Rozdział czwarty. Ale przez takie przeróżne, a ciężkie przejścia, Hanka całkiem nie mogła zasnąć tej nocy. A przy tym cięgiem się jej widziało, że słyszy czyjeś kroki w opłotkach to na drodze, to nawet jakby pod samą chałupą nasłuchiwała z bijącym sercem. Ale cały dom spał głęboko, nawet dzieci nie ma tej siły. Noc była głucha, chociaż widnawa. Gwiazdy zaglądały w okna i niekiedy poszumiały drzewa, gdyż jakoś od samego północka podniósł się wiatr, przedmuchując niekiej. W izbie było duszno i gorąco. Zły fetor zalatywał od kacząt nocujących pod łóżkami, ale hance nie chciało się otworzyć okna, śpik już ją całkiem odszedł. Parzyła ją pierzyna, i poduszki zdały się rozpalone, jakiej blachy, że jeno przewracała się z boku na bok, coraz bardziej niespokojna, boć te przeróżne pomyślunki roiły się we głowie, kiedy mrowisko, obłażąc ją całą gorącymi potami, a przejmując takim dygotem, że już nie mogąc zapanować nad strachem, porwała się nagle z łóżka i bosą w koszuli, a ze siekierą w garści, która się jakoś sama nawinęła, poszła w podwórze. Wszyćko tam? Stojało na rozcież wywarte, ale wszędy leżała niezgłębiona cichość śpiku. Pietrek chrapał, rozciągnięty pod stajnią. Konie gryzły obroki, pobrzękując łańcuchami łździenic. Zaś krowy, niepowiązane na noc w oborze, porozłaziły się w podwórzu, leżały przeżuwając i glamiąc oślinionymi gębulami, podnosząc ku niej ciężkie rogate łby i czarne, niepojęte gały ślepiów. Powróciła do łóżka i leżąc z otwartymi oczami znowu trwożnie nasłuchiwała, gdyż przychodziły takie chwile, w których byłaby dała głowę, jako wyraźnie roznoszą się jakieś głosy głuche. Dalekie kroki. A może któreś chałupie nie śpią i porędzają? Próbowała sobie wyrozumieć. Lecz skoro jeno chyla tyle poszarzały okna, podniosła się i narzuciwszy antkowy korzuch, wyszła przed dom. W ganku Witkowy bociek spał na jednej nodze i ze łbem podwiniętym pod skrzydło. Zaś w opłotkach bieliły się pokulone statka gęsi. Czuby drzew już się wypinały z nocy. Rosa kapała obficie z wierzchołków, trzepiąc o liście i trawy, zawiewał rzeźwy, krzepiący chłód. Niskie, sinawe opary obtulały pola, z których jenoka i śniegaj rwały się co wyższe drzewa, buchając w górę niby te czarne, gęste dymy. Staw polśniewał, jako to ślepe, wielgachne okno, zasute pomroką. Olszowe wysady gwarzyły nad nim cichuśko i trwożnie, gdyż wszystko jeszcze dookoła spało, zatopione w szarym, nieprzerwanym mącie i cichości. Hanka przysiadła na przyźbie i przytuliwszy się do ściany mała, ani się tego spodziewając, na jakie dobre parę pacierzów, bo jej noc już była zbielała docna i na wschodzie rozpalały się czerwone zorze, jako te łuny dalekie, jak wyszli o chłodzie, to ani chybi co ino ich patrzeć, myślała wyzierając na drogę. Tak się czuła skrzepioną tym krótkim śpikiem, że nie wróciła już do łóżka. I aby łatwiej doczekać się słońca, wyniesła dziecińskie szmaty i poszła je przeprać we stawie. A dzień podnosił się coraz szybciej, że pokrótce zapiał keś pierwszy kogut, a wnet po nim jęły trzepotać skrzydłami drugiej, przekrzykiwać się rozgłośniej na całą wieś. Zaś potem zaśpiewały skowronki, ale jeszcze z rzadka, i z przyziemnych mroków wyłaniały się zwolna bielone ściany, płoty, a puste, orosiałe drogi. Hanka prała za wzięcie, gdy naraz kajś niedaleko rozległy się ciche stąpania. Przywarła w miejscu, kiej trusia, pilnie przezierając dokoła, Jakiś cień przebierał się z obejścia balcerkowej i sunął czająco pod drzewami. Juści co od Marysi, ale kto? Ważyła, nie mogąc rozpoznać, gdyż cień przepadł nagle i bez śladu. Taka charna, taka zadufana w swoją urodę, a puszcza na noc chłopaków. Ha, kto by się to spodział? Myślała zgorszona, spostrzegając znowu, że młynarczyk przemyka się z drugiego końca wsi. A, pewnikiem skarczmy od Magdy. A jak wilki tłuką się po nocy, co się to wyprawia? Westchnęła, lecz ją samą przejęły jakieś ciągotki, gdyż raz po raz przeciągała się z lubością, a że woda była chłodnawa, to prędko przeszło i wzięła nucić ściszonym a tęsknością nabranym głosem. Kiedy ranne wstają zorze, Pieśń leciała nisko po rosie wsiąkając w zróżowione świtania. Pora już była wstawać. Po wsi zaczęły się rozlegać brzęki otwieranych okien, klekoty trepów i przeróżne głosy. Hanka jeno rozwiesiwszy przeprane szmaty na płocie, poleciała budzić swoich, ale tak byli jeszcze śpikiem zmożeni, że co która głowa się uniesła, to zaraz padała ciężko, niczego nie miarkując. Zeźliła się niemało, gdyż Pietrek krzyknął na nią z góry: psiach, mać pora jeszcze! Do słońca spał będę! I ani się ruszył. Dzieci też jeły się mazać, a Juska skarżyła się żałośnie, nieśczęście, kochanie, dać dopiero co się przyłożyłam. Przyciszyła dzieci, powypędzała drób z chlewów. A przeczekawszy jeszcze spacież, już przed samym wschodem, kiedy wyniesione niebo całkiem rozgorzało, a staw zczerwienił się od zórz. narobiła takiego piekła, ja, że musieli się pozwlekać z barłogów. Wsiadła też z miejsca na który łaził naził zaspany, cochając się na węgły i drapiąc. Jak cieczem twardym zleje, to przedsknież. Czemuś to pokrako, jednak krów nie powiązał do żłobów. Chcesz, aby se w nocy kałduny popruły rogami? Odszczeknął cosik, aż skoczyła do niego szczęściem, co nie czekał, więc zajrzawszy do stajni, czepiła się Pietrka. Koniec wonią zębami opusty żłób, a ty się wylegujesz do wschodu. A wydzierajcie się, kiej sroka na deszcz, cała wieś słyszy, mruknął. A niech słyszy, niech wiedzą, jakiś to wałkoń i próżniak. Czekaj, czekaj, wróci gospodarz, to ci da radę, obaczysz. Juska! Zakrzyczała znów w drugiej stronie podwórza. Krasula ma twarde wymiona. Ciągnij mocno, byś znowu pół mleka nie ostawiła. A śpiesz z udojem na wsi już wyganiają krowy. Witek, bierz śniadanie i wypędzaj. A pogub mi owce, jak wczoraj. To się z tobą rozprawię. Rozrządzała, zwijając się sama jak fryga. Kurom podrzuciła przy garście ziarna, świniom kwiczącym pod chałupą wyniesła cebratkę z żarciem, cielęciu odsadzonemu od matki sporządziła picie, sypnęła kaszy gotowanej kaczętom i wygnała je na staw. Witek dostał pięścią za plecy i śniadanie do torby. Nie przypomniała nawet boćka, stawiając mu w ganku żeleźniak z wczorajszymi ziemniakami, że przyczajał się, klekotał, a kół w niego i wyjadał. Była wszędy. O wszystkim pamiętała i na wszystko miała sposób. Radę. A skoro Witek pognał krowy i owce, zabrała się do Pietrka, nie mogąc ścierpieć, iż się wałęsa bez roboty. Wyrzuć gnuj z obory! krową w nocy gorąco i tytłają się jakiejś świnie!